We wrześniu 1862 roku powstało pierwsze na rosyjskiej ziemi konserwatorium muzyczne. Jego organizatorem i przez kilka lat dyrektorem był bliski przyjaciel Henryka Wieniawskiego, Antoni Rubinstein. Wieniawski, który już wcześniej prowadził w Petersburgu zajęcia pedagogiczne w szkole teatralnej i na kursach Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego, został najbliższym współpracownikiem Rubinsteina oraz profesorem klasy skrzypiec i kwartetu. W końcu 1874 roku Wieniawski raz jeszcze powrócił do pracy pedagogicznej. Został profesorem klasy skrzypiec i kwartetu w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Wykorzystał z powodzeniem doświadczenia petersburskie, zwłaszcza dotyczące roli zespołowego muzykowania w ukształtowaniu wszechstronnego muzyka. Miał niewątpliwe sukcesy w tej pracy, zwłaszcza odkryty w Ameryce młodziutki Leopold Lichtenberg potwierdził talent pedagogiczny Wieniawskiego. Prywatnym uczniem Wieniawskiego w Brukseli był również sławny później skrzypek belgijski Eugène Ysaÿe. Łączenie pracy pedagogicznej z pasją koncertowania było jednak trudne do pogodzenia, w efekcie czego Wieniawski zrezygnował z brukselskiej posady. I 27 września 1877 roku król Leopold III przyjął dymisję Wieniawskiego. Muzyka, która nie straciła nic ze swojej świeżości, ze swojej naturalności, ze swojego piękna. I to zarówno tak w utworach, które mogą grać dzieci, jak obertasy czy dudziarze, jak skończywszy na utworach, które tylko mogą grać najwyższej klasy w wirtuozie, na przykład kaprysy Wieniawskiego. To jest te wartości muzyczne. Po drugie, jest to nadzwyczajny materiał dydaktyczny. To właściwie nic nie może zastąpić Wieniawskiego w dydaktyce. On wypełnia pewną lukę, która jest po Paganinim, a przed czasami nowoczesnymi. Brakowało tam czegoś. Wieniawski tę lukę doskonale wypełnia. I po trzecie, to, że on sam te utwory wprowadził na rynki światowe, sam je grał, one się wszędzie przyjęły i dzisiaj jest to kompozytor z polskich kompozytorów najbardziej po Chopinie grany na całym świecie. Są to nie tylko te walory muzyczne, ale także walory pedagogiczne, o których mam prawo powiedzieć, bo w zasadzie wszyscy moi uczniowie i studenci wykonują utwory Wieniawskiego. Od tych najprostszych do tych najbardziej skomplikowanych, które wchodzą już w program Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego. Ale no nie tylko, dlatego że w zasadzie muszę się pochwalić, moja w cudzysłowie szkoła talentów, którą założyłam w tym roku, także nosi imię Henryka Wieniawskiego i faktycznie jest on reprezentowany w różnych działaniach tych moich uczniów, studentów, w konkursach, w koncertach, w nagraniach, w różnych innych takich formach popularyzacji tej wielkiej muzyki. Cokolwiek się powie na temat znaczenia muzyki Wieniawskiego w dydaktyce, będzie to na pewno za mało, także zdaję sobie z tego sprawę, że właściwie jakby moje całe życie się odbywa pod tym hasłem, no i prawdopodobnie wszystkich skrzypków polskich, którzy czy przymierzyli się do Wieniawskiego, czy też po prostu tylko poznali jego wycinek, czy większą część twórczości. Thank you.
Henryk Wieniawski był przede wszystkim genialnym wirtuozem skrzypiec, a sztuka wykonawcza pochłaniała go niemal bez reszty. Dla potomności najważniejsza jest jednak twórczość artysty. Na te pozostało Wieniawskiemu niewiele czasu. Stąd stosunkowo skromny dorobek kompozytorski. Składają się nań 24 pozycje opatrzone porządkową liczbą opusową, w tym niektóre obejmujące więcej niż jedną kompozycję oraz około 50 utworów bez opusu, łącznie z kadencjami do koncertów obcych kompozytorów, utworami dziecięcymi i zaginionymi. Tworzył przede wszystkim na potrzeby własnej praktyki koncertowej, co wyznacza też charakter jego twórczości, mierzony wirtuozowskimi wartościami. Taki był znak epoki, czas wielkich wirtuozów, z których prawie każdy był równocześnie kompozytorem. Ale do naszych czasów przetrwała twórczość niewielu z nich. Próbie czasu oparła się twórczość Henryka Wieniawskiego. Jaka jest jej wartość? Był on niewątpliwie największym polskim kompozytorem skrzypiec. Kompozytorem, który w piękny bardzo sposób potrafił połączyć wartości muzyczne z wartościami czysto warsztatowymi i z wartościami technicznymi. Ja uważam go za kompozytora tak wielkiego, jakby wielkim skrzypkiem. Żyjemy w okresie jakiejś takiej presji, pewnych snobizmów polegających na tym, że profesjonalni kompozytorzy nie uważają za kompozytorów tych, którzy nie byli tylko i wyłącznie profesjonalnymi kompozytorami. No ale cóż, i Brahms zaczynał jako wirtuoz fortepianowy i wszyscy oni grali dobrze na instrumentach, a potem stali się kompozytorami. A kto ma dzisiaj dyplom kompozytorski, nie znaczy, że jest dobrym kompozytorem. A Wieniawski jest dobrym kompozytorem. Naprawdę, on komponować potrafi. Oczywiście na miarę i rozmiary swojej epoki. Był lepszy niż wszyscy inni skrzypkowie kompozytorzy w tym czasie. Na przykład Vieton czy Ernst, nie mówiąc już wcześniejszych, jak Lipiński, prawda, czy Bacini, czy tam inni pomniejsi skrzypkowie. Kompozytorem był moim zdaniem pierwszorzędnym i niesłychanie zdolnym, skoro na przykład taki koncert Fismol Wieniawskiego skomponował mając lat 17. I jednocześnie wykonywał go, a jest bardzo trudny koncert, trudniejszy od Demola. I on go wykonywał mając lat 17 i komponował go mając lat 17. No to świadczy jednak o jego geniuszu. Bym powiedział w ten sposób, że jeżeli dzisiaj kompozytorzy może lepiej komponują, tylko nie mają co komponować, to Wieniawski może gorzej komponował, ale miał co komponować. Patrzę na twórczość Henryka Wieniawskiego jako dyrygent. Interesowałem się nim na tyle zawsze, na ile wykonywałem razem ze skrzypkami jego dwa koncerty. Natomiast w latach 50., kiedy zaczęto dyskutować nad wznowieniem konkursu Wieniawskiego w Polsce, zacząłem się przyglądać trochę bliżej jego twórczości i nie tylko z punktu widzenia ogólnomuzycznego, ale z punktu widzenia rzemiosła kompozytorskiego w zakresie muzyki symfonicznej. I tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że przy całym geniuszu Chopina Wieniawski był kompozytorem bardziej interesującym, jeśli chodzi o jego koncepcje orkiestrowe w jego koncertach skrzypcowych. Okazuje się, że był on jednym z tych kompozytorów, którzy potrafili wykorzystać bez reszty wszystkie możliwości ówczesnej orkiestry, ale nie tylko możliwości w sensie czysto technicznym, możliwości w sensie muzycznym, w sensie samego tworzywa. Stąd cały szereg solowych partii w wykonaniu różnych instrumentów, różnych grup instrumentów, co po prostu bardzo wzbogaca jego partytury.
Siniawski był genialnym wirtuozem, kompozytorem, pedagogiem, a przy tym uroczym człowiekiem o niezliczonych zaletach, ale i ułomnościach charakteru. Doskonale wychowany, dowcipny, był niekiedy impulsywny i porywczy, ale zawsze pełen dobroci, dzielący się nierzadko honorariami z potrzebującymi muzykami, wspomagający ubogich. Wśród pasji Wieniawskiego nie sposób pominąć jego szczególnej skłonności do hazardu. Hazard przypominały niektóre jego pociągnięcia smyczka na estradzie. Hazardem było i granie z własnym losem, kiedy w ostatnich latach życia, mimo słabnących sił, z niesłychaną determinacją nasilał działalność koncertową. Był hazardzistą też w potocznym tego słowa znaczeniu. Pozostawiając w kasynach gry w Wiesbaden, Baden-Baden czy Ostendy, znaczną część swych ogromnych honorariów. Życie rodzinne artysty biografowie traktowali dotychczas marginesowo, niektóre fakty deformowali. W kwietniu 1859 roku w domu Tomasza Hamptona w Londynie Henryk Wieniawski poznał jego córkę i swoją przyszłą żonę. W swym pamiętniku Izabela tak wspominała ich poznanie. Antoni Rubinstein, wielki i drogi nasz przyjaciel, poprosił o wprowadzenie do domu rodziców jednego z największych skrzypków doby ówczesnej. Matka, która już słyszała grę Henryka Wieniawskiego, niezmiernie się ucieszyła i z przejęciem oczekiwała pierwszej wizyty, do której doszło następnego dnia. Powstała między nami wzajemna sympatia. Wkrótce zaręczyliśmy się i w roku 1860 zostałam żoną Henryka Wieniawskiego. Ślub odbył się 8 sierpnia 1860 roku w kościele świętego Andrzeja w Paryżu, w obecności najznakomitszych przedstawicieli środowiska muzycznego. Pannę młodą do ołtarza prowadził Antoni Rubinstein. Jednym ze świadków był mistrz Gioacchino Rossini. Na skrzypcach Ave Maria grał Henri Vietan. Z małżeństwa Henryka i Izabeli Wieniawskich przyszło na świat 7 dzieci, ale tylko najmłodsza, Irena, podtrzymała rodzinne tradycje muzyczne, komponując pod pseudonimem Poldowski bardzo piękne pieśni. Z zadziwiającej aktywności Henryka Wieniawskiego można by wnioskować, że był on okazem zdrowia. Tymczasem niemal od najwcześniejszych lat przeżywał mniejsze lub większe słabości fizyczne, a ostatnie 4 lata życia były wręcz dramatycznym zmaganiem ze straszliwą chorobą serca i artretyzmem. W październiku 1879 roku koncertował jeszcze na południu Rosji. Kilka dni później przywieziono go w krytycznym stanie do Moskwy. Kiedy Wieniawski ciężko zachorował w Odessie, został przywieziony do Moskwy przez swoich przyjaciół i umieszczony w szpitalu dla ubogich, ponieważ został bez środków do życia, ograbiony przez organizatora koncertów. Mikołaj Rubinstein i Czajkowski poprosili znakomitą rosyjską protektorkę sztuki Nadjeżdę von Meck, by przyjęła Wieniawskiego do swojego pałacu, obok którego znajdujemy się. Nadjeżda von Meck, która była wielbicielką Czajkowskiego, zaopiekowała się Wieniawskim i sprowadziła najlepszych lekarzy, by go uratować. Mimo wysiłków nie udało się to niestety i 31 marca 1880 roku w jej domu Wieniawski zmarł. Uroczystości żałobne odbyły się we francuskim kościele w Moskwie. Żegnali go najznakomitsi artyści. Dyrygował sam Mikołaj Rubinstein. Trumnę ze zwłokami artysty przywieziono do Warszawy, gdzie został pochowany. Byli sami lepsi artysty uczestniczyli. I dyryżował miejsce Mikołaj Rubinstein. Zatem ciało było pomieszczone na katafalkę, odwiezione w Warszawę, gdzie Wieniawski pochowany.